Cześć kochani, witam Was w kolejnym food vlogu na moim kanale, czyli w filmie z serii Co jem w ciągu dnia. Dzisiaj mamy niedzielę, słuchajcie, dochodzi godzina 9, ja zazwyczaj tak długo nie śpię, ale już od jakiegoś czasu przerzucałam się z boku na bok, więc postanowiłam zejść na dół. Zrobiłam sobie właśnie ciepłą wodę. I będę ją sobie tutaj powoli piła, będę szykowała kawę i oczywiście będę się do Was odzywać przy każdej okazji, kiedy będę coś pichcić i jeść, także zapraszam. Jeśli chodzi o wodę, to jest to bardzo ciepła, ale nie gorąca przygotowana woda, bez niczego, po prostu woda, którą uwielbiam. Już Wam ostatnio, czyli tydzień temu, pokazywałam moją ulubioną kawę, znaczy tą, którą po prostu obecnie piję. I to jest kawa z Coffee Desku i Hard Beans, cudowna Brazylia o posmaku orzechowym i mielę ją sobie, no jak najczęściej, bo świeża jest najlepsza. Pytaliście mnie o młynek, to jest jakiś super podstawowy, plastikowy młynek chyba z Carrefoura, który moja mama kupiła, no i nie jest to idealne, bo nie ma tej regulacji zmielenia, ale mi się sprawdza, także właśnie mielę kawkę. Ten film będzie o tyle trudny do zrealizowania. Po pierwsze jest to ekscytujące, dlatego że nagrywam po raz pierwszy na moim telefonie, także uczę się, ale on będzie o tyle, słuchajcie, dla mnie może problematyczne, że jeszcze nie przyszedł mój uchwyt do statywu, więc nie wiem, na ile będę w stanie Was gdzieś postawić, a na ile będzie to albo klip z ręki, albo kiedy ja Wam coś pokazuję, no też z ręki. Także bądźcie cierpliwi, bo nadchodzą zmiany, nowy sprzęt, to zawsze jest też jakiś okres przejściowy i korzystając z okazji chciałam Wam podziękować z całego serca za to, jak przyjęliście mój zeszłotygodniowy film. Jest mi niezmiernie miło, tak się cieszę, że tylu osobom się podobał, mimo że był tak maksymalnie długi, więc oczywiście postanowiłam iść w tym kierunku i przygotować kolejny film, tylko poprzednio był to taki zwykły dzień tygodniowy, a dzisiaj będzie to weekend. Ja idę po słuchawki, bo moja mama jeszcze śpi, więc będę trochę posprzątam w kuchni i powoli będę robić tę kawkę, ale w międzyczasie będę sobie słuchać podcastu Goop. Gwyneth Paltrow rozmawia z Sarą Jessica Parker, także ikony. Dobra, kawka się grzeje tutaj i kilka słów o moim spieniaczu, bo było parę pytań. To jest, słuchajcie, nie wiem, wydaje mi się, że z Duki, sprzed wielu, wielu, wielu lat. Manualny spieniacz na kuchenkę elektryczną. Po prostu wlewam tutaj mleko. Najlepiej spienia mi się to moje ukochane owsiano-migdałowe, ale owsiane też jest niezłe. Kokosowo-ryżowe się nie spienia, takie info. I słuchajcie, wkłada się takie coś. W ogóle trochę tutaj nam się już zepsuło. I w momencie, kiedy ta woda już się, Boże, to mleko się już podgrzeje, zaczynamy ruszać w ten sposób góra-dół i czujemy naprawdę, że tam unosi się piana, że ta objętość się zwiększa i mleko jest spienione, więc to jest genialne, bo nie dość, że jest spienione, to jeszcze jest ciepłe, a wiem, że czasami to się wyklucza przy wielu sprzętach, także Wam polecam. O, już nie wiem, czy słyszycie świst kawki tutaj. Wspaniale. A, no i ostatnio mamy fazę, znaczy ostatnio, od 2 dni, stwierdziłam, że mam dosyć kawy w filiżankach, że jednak lubię duży kubek. Po tym jak byłam właśnie u Justyny Owsianej i piłam z wielkiego kubła kawę, to zrozumiałam, jaka to jest przyjemność, kiedy jest tej kawy tak dużo. Upału nie ma, ale słuchajcie, jest tak przyjemnie, że to jest niesamowity przywilej móc sobie wypić taką kawkę pod gołym niebem, na tarasie i teraz, uwaga, tadam! Taki widok Wam, jak podnoszę wzrok. Kochani, niedziela może oznaczać u nas tylko jedno. Powtarzałam to wielokrotnie, do znudzenia. W niedzielę robię gofry, wspaniałe, najlepsze na świecie gofry gryczane. Nagrałam Wam też taki klip, jak je przygotować. Bo dzisiaj mamy niedzielę rano, ale tak naprawdę trzeba zacząć przygotowanie już w sobotę rano. Linkuję Wam przepis, to jest przepis jarzynowej. Potrzebujemy tylko kaszy gryczanej niepalonej oraz śmietany lub jogurtu nie sojowego, tylko kokosowego. Trochę syropu klonowego, odrobinę soli, ale to już nie jest aż tak istotne. W każdym razie zaczynam w sobotę rano.
I teraz przeniesiemy się do przeszłości, bo pomyślałam, że pokażę Wam krok po kroku, jak je zrobić, ponieważ wiem, że paru osobom nie wyszły, a mi prawie zawsze wychodzą i są wspaniałe, proste i przepyszne. Także back to the past. Jest sobota rano, słuchajcie, i odmierzam jedną porcję kaszy gryczanej, czyli 200 gramów. Mam nadzieję, że mi starczy. No, mamy to. Idealnie. Zalewam to teraz wodą. No, jak widzicie, zalałam kaszę wodą i zostawiam tak do wieczora. Odezwę się. Dobra, po całym dniu moczenia, czyli o godzinie 22, blenduję kaszę. Przepłukałam ją na sitku i uwierzcie mi, to jest mega ważne, bo raz o tym zapomniałam i gofry wyszły mi znacznie gorsze. Dodałam łyżkę syropu klonowego i teraz blenduję. No i tak się prezentuje zblendowane ciasto. Nie pozostaje nam nic innego jak przykryć je ściereczką i zostawiamy na całą noc. Rano będzie gotowe, żeby dodać ostatnie składniki, także widzimy się w przyszłości. No to tak, już jesteśmy w czasie rzeczywistym, moi drodzy. I tak wygląda moje ciasto. I będę do niego dodawała śmietanę. Polecam Wam serdecznie śmietanę Planton. Ja kupuję ją w Carrefourze, ale jest też w Lidlu. Ta już jest otwarta, więc zazwyczaj na 200 gramów mamy jedno takie opakowanie, ale moja mama zabielała tym wczoraj zupę, więc odmierzę trochę z tego, dlatego mam wagę. I resztę dorzucę z tej nowej. Całość zamieszam i dodam jeszcze szczyptę soli i moje gofry będą gotowe. Także jest to naprawdę turbo proste. Tutaj już widzicie nasze dodatki, mam różne fajne smarowidła, owocki, będę tutaj wszystko kroić i pokażę Wam, jak już to będzie jakoś bardziej reprezentacyjnie wyglądało. No dobra, jestem świadoma, że jednak nie ma jak pokazanie konsystencji na filmie, więc pozwólcie, że sobie dziabnę trochę soli i po raz kolejny sól nie jest po to, żeby to było słone, tylko żeby podbić słodycz. I słuchajcie, mieszamy. Trochę sobie oczywiście utrudniam życie, bo nie zdjęłam tego z wagi. Dlatego znacznie widzicie, jak to fajnie tutaj ma taką... Nie wiem, czy to słychać. Słychać tutaj... jakby to powiedzieć? Pęcherzyki powietrza. Słuchajcie, że to jest takie puszyste. Powiem Wam, że nie zblendowałam tego jakoś wybitnie. Teraz tak patrzę. Więc miejmy nadzieję, że to wyjdzie. Powiem Wam, trochę się zestresowałam, bo zazwyczaj jest to bardziej zblendowane. No trudno, mama nie będzie narzekać, bo kto by narzekał na gofry. No tutaj mam jeszcze moją kawkę, którą sobie popijam, ale generalnie taka powinna być konsystencja. One są dosyć gęste, ale czasami wychodziły mi gęstsze, czasami wychodziły mi rzadsze, bo czasami na przykład robiłam z jogurtem kokosowym, innym razem właśnie przy płukaniu kaszy wleciało mi więcej wody i za każdym razem one wychodziły. Mówię, może coś robię nie tak, może one mogą być jeszcze lepsze, ale co tydzień się czegoś tam uczę i też testuję różnego rodzaju grubości. Ostatnio właśnie stwierdziłam, że nie chcę, żeby one były za grube, bo kiedy wyglądają jak takie prawdziwe gofry, duże, kwadratowe, wysokie, to nie są aż tak chrupiące i jest tam dużo ciasta i trochę tak smakują jak, co prawda przepyszny, ale chlebek, a jednak nie ma jak chrupiący gofer, także myślę gofer. Sprawdźmy to. W każdym razie, no, tak to wygląda, przepięknie i to już jest gotowe, żeby rozgrzewać gofrownicę, ale jeszcze nam zostało trochę kawki, więc wracam na dwór sobie ją wypić. No dobra, kilka słów o dodatkach. Mam tutaj takie wspaniałe produkty, słuchajcie, i o tym będzie na pewno w ulubieńcach, z My Raw Joy, to jest wegańska Nutella, na bazie w ogóle tylko orzechów i cukru kokosowego i kakao. Tu mamy też takie dwa smarowidła, ten jest Apple Cinnamon, a ten jest Raspberry Almond. Przepyszne, cudowne. Tu mamy dżem bez cukru, porzeczkowy, bananka, rozmroziłam jagody, więc one zaraz jeszcze się tutaj bardziej rozmrożą, będzie taki wspaniały syropik. Dla mojej mamy tradycyjnej kobiety mamy cukier puder, mamy też cynamon, który ja uwielbiam, jest masło orzechowe, które prawdopodobnie i tak wjedzie. I tyle w sumie, to jest taki nasz standardowy
zestaw. Mówię, moja mama jest klasyczna i wybiera gofry z cukrem, pudrem, ewentualnie z dżemem. Ja pamiętam, zawsze jadłam tak gofry. W ogóle, coś wam powiem. Dajcie znać, jak wy jedliście gofry. Ja pamiętam z dzieciństwa gofry nad morzem, kiedy jeździłam na wakacje z rodzicami do Międzyzdrojów i zawsze zamawiałam po prostu gofra z cukrem, pudrem, z niczym innym, z bitośmietaną, ble, z owocami takimi, wiecie, w żelu, ble. Moja mama zawsze, bitośmietana i owoce, ja cukier, puder, a teraz proszę, ja tutaj milion dodatków, milion owoców, a ona wybiera właśnie cukier, puder. Także napiszcie w komentarzu, jakie gofry zawsze jedliście i czy wam to się zmieniło. Ale zresztą jak zobaczycie, jak wygląda mój gofer, którego zjadam, to będziecie się śmiać, bo ja jestem maksymalistką i po prostu nakładam na niego jak najwięcej rzeczy, żeby każdy kęs był absolutną eksplozją smaków. No więc nadszedł ten zacny moment, kiedy moja gofrownica się nagrzała i słuchajcie, ups, to jest gofrownica z Lidla, którą dostałam od moich dziadków na święta. Nagrzała się, więc ja teraz smaruję ją olejem. To jest olej rzepakowy, dosłownie odrobinka. Mam taki fajny pędzelek silikonowy. Chodzi o to, żeby one po prostu nie przywierały. O, to jak widzicie, jest tego tyle co nic. I postaram się, kontynuując mój jednoręczny tutorial, pokazać wam, jak ja to robię. Powiem wam, nie wymaga to jakiejś szczególnej filozofii. Zazwyczaj sobie nakładam tak powiedzmy dwie takie, ups. Oczywiście tych gofrów będzie dużo, bo jakieś takie mam żabki. Dobra, dorzucę jeszcze w takim razie taką połóweczkę tu i taką połóweczkę tu. Sorry, trochę mówię bez sensu, ale no dobra. Zaczynamy. Mogą być większe, ale jakieś takie, dzisiaj mam ochotę na takie owalne. I teraz, moi drodzy, jakieś 5 minut, po 5 minutach obracam je na drugą stronę. I jeszcze kilka minut i powiem wam trochę niestety na oko, no, ale zobaczymy. Pokażę wam oczywiście wszystko. Dobra, sprawdzamy, minęło 5 minut. O, tak to wygląda i no, jeszcze bym powiedziała, że nie są jakieś super... lewą ręką, to ja wiele nie zdziałam, ponieważ jestem bardzo mało sprawna, także zmiana banana. Uwaga, okej. Okay. O Boże, jakie piękne! Jejku, jakie piękne! Zobaczcie, wow! I tak, moi drodzy, wygląda nasz stół. Reszta gofrów się piecze, znaczy kolejne gofry się pieką. Tutaj mamy te wszystkie dodatki, o których wam mówiłam. No, wyglądają po prostu przecudownie, więc już nie będę dłużej męczyć mojej mamy, ponieważ myślę, że tak samo na nie ochoty jak ja. O, a tutaj są nasze naleśniki z wczoraj, które były na obiad, także no pełna, pełna rozpusta. Tak jak wam mówiłam, jestem maksymalistką, więc mamy masło orzechowe, bananki, jagody i taki sos zrobiony właśnie z tego migdałowego... Pies sąsiadów, to oczywiście. W każdym razie to jest jedna z tych past takich migdałowo-jabłkowo-cynamonowych zmieszana z mlekiem, także no, wygląda to po prostu rozpustnie i tak jak słyszałam po dźwięku, jak moja mama gryzła, są mega chrupiące i przepyszne. Przepraszam, ale jestem tak porażona tym, jak duży bałagan mam na tym gofrze, a jest taki pyszny. Nie, serio. Słuchajcie, jest godzina 13, więc proszę bez oceniania, kocham kawę, więc zrobię sobie jeszcze jedną. Tutaj wrzuciłam dwie łyżeczki kawy i słuchajcie, to jest, mówiłam już o tym, to jest takie cudowne urządzenie, które dostałam od mojej kochanej Asi Podgórskiej. Jest to sprzęt do robienia kawy po wietnamsku, także dwie łyżeczki kawy są w środku. Następnie co robię, to biorę to, ojejciu, Asia trzepie, biorę to powiedzmy sitko, wsadzam do środka i teraz uwaga, biorę mój wrzątek, wlewam odrobinę, to powinno być tak 20 ml, tak jak to się robi na przykład przy kawie z Chemexa, gdzie pozwalamy, żeby ta kawa, żeby te aromaty, te olejki się uwolniły. Po raz kolejny niech wszyscy spece od kawy i baryści mi wybaczą. I po tych tam 20 sekundach wlewam, słuchajcie, do pełna. O tak. I zostawiam, przykrywam, o. I zostawiam na 6 minut. I to jest, słuchajcie,
Okay, żeby tutaj czegoś nie zepsuć. Trunk Nguyen. Sorka za wymowę. I polecam Wam też kupić tę kawę. Akurat ja mam moją zmieloną świeżo, ale cudowna jest ta kawa. To jest kawa, która smakuje orzechami wietnamska i jest po prostu przepyszna. No i kawunka jest gotowa. Proszę Państwa. Ha. Tyle jej jest. Ja tutaj jeszcze sobie doleję mleczka. Będzie pycha. Chciałam Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że nagrywam tego vloga dla Was dzisiaj, bo był taki bardziej formalny food vlog właśnie tygodniowy, w sensie z dnia w tygodniu, i tydzień temu był też właśnie food vlog w wersji bardziej roboczej, naturalnej, i tak samo była formalna wersja weekendu, i dzisiaj pokażę Wam taką prawdziwą, naturalną wersję weekendu, też żebyście zobaczyli, że to, o czym Wam opowiadałam, absolutnie zgadza się z rzeczywistością. Także tak jak teraz były gofry, to niedługo czas na niedzielny obiad, czyli obiad, który jest bardziej pracochłonny. My zawsze lubimy zrobić coś takiego nieco bardziej wymyślnego. I dzisiaj będzie grecka uczta, także wszystko Wam oczywiście pokażemy. Zdradzę już teraz, że będzie gyros, będzie sałatka grecka z tofetą, będą tzatziki, będą domowe chlebki pita. Także trochę jest roboty, ale no, będzie przepysznie. Tylko że tak jak mówię, jest 13, więc trochę trzeba będzie na ten obiad poczekać. Chciałam się Wam pochwalić, że ostatnio narzekałam, że nie mam pewnego kroju spodni, które sobie wymarzyłam, i postanowiłam pod wpływem chwili obciąć moje struksy z lumpa, które są, jak widzicie, z wysokim stanem, i trochę nie pasował mi ich fason. Obcięłam je i po prostu mam nowe spodnie. Polecam. A tak to prezentuje się, moi drodzy, na mnie. No mega jestem pod wrażeniem, że to się udało. Nawet tego nie mierzyłam specjalnie, tylko tak ciachnęłam na oko. Ojejku, i ten śpiew ptaszków, który słychać zawsze. Jest tak pięknie. Przyznaj. Przepięknie. Bardzo pięknie. Wiosna w pełnej klasie. Co? Wiosna w pełnej klasie. Trochę się do siebie śmiałam, że moje ostatnie filmy wyglądają jak spot reklamowy Dobrej Kalorii, bo w każdym mówię o jakimś nowym produkcie, ale przyznam szczerze, że trochę się rodzinnie wkręciliśmy w te ich rzeczy, bo są naprawdę pyszne i mają świetne składy, więc dzisiaj testujemy gyros. Ja co prawda robiłam wielokrotnie, czyli dwa razy, gyros sama z kotletów sojowych i podlinkuję Wam film, w którym właśnie daję na to przepis, ale ten gyros wydaje się być całkiem fajny. Tutaj mamy woda, białko pszenne, olej rzepakowy, papryka suszona, kolendra, kmin rzymski, no i inne tam przyprawy do końca, i na końcu dopiero jest jeszcze sól. I co tutaj mamy z ciekawych rzeczy, że 27% białka, bez konserwantów, barwników, glutaminianu, fosforanów i bez soi, także zdał egzamin nasz domowy. No więc w oczekiwaniu na obiad, a raczej aż go same zrobimy, jemy zupkę, która była u nas wczoraj, czyli cudowna pomidorowa. Chciałam powiedzieć, że jak u mamy, ale to jest u mamy, więc generalnie nic nowego, ale jest właśnie wspaniała i jest zabielana tą śmietaną, o której Wam mówiłam. No, odrobina kruseczek, pietruszka, jak w polskim domu. To tak, po pierwsze, tutaj się moczą ziemniaki, ponieważ będziemy je robić w tak zwanej smażarce powietrznej, nie wiem, czy jest takie słowo, ale to jest tak zwany air fryer, u nas po prostu air fryer lub krócej fryer, i one potrzebują się moczyć przez pół godziny w zimnej wodzie, zanim można zacząć je smażyć. Pokażę Wam potem ten szalony sprzęt. Natomiast tutaj mamy oczywiście składniki na tzatziki, czyli śmietana, o której Wam mówiłam, następnie sterty ogórek i czosnek, do tego jeszcze sól i pieprz. I teraz przechodzimy do tej stacji. Może zabiorę tutaj te śmieci, żeby było to nieco bardziej przyjemne dla oka. I moja mama robi sałatkę grecką, czyli mamy ogóreczka, pomidorki, paprykę, oliwki moje ukochane, czyli to są oliwki Kalamata, polecam, one są z pestką, ale naprawdę są warte tego. No i królowa wszystkiego, czyli feta z tofu, którą zrobiłam wczoraj, także marynata była dosyć improwizowana, ale zainspirowałam się przepisem z Hot for Food, więc Wam go podlinkuję. Ale tutaj mamy mieszankę octów, powinien być ocet z białego wina. Jeżeli słyszycie tylko, jak moja mama kroi, to moja mama kroi. I jest tutaj bazylia, oregano, mleko roślinne, powinien być sok cytryny, ale ja dałam ocet jabłkowy.
i sól. I to się moczyło przez całą noc i myślę, że jak użyjemy tej fety, to spokojnie można, ja bym tak przynajmniej zrobiła, użyłabym tej marynaty ponownie, bo ona ma tylko jeden dzień. No, a tutaj się kroi szalotka. Jak to wygląda na ten moment? A tutaj, moi drodzy, nasze pity się grzeją i to jest w ogóle bardzo fajny patent. Jeżeli potrzebujecie coś odłożyć w ciepłe miejsce, a nie macie ciepłego miejsca, to warto włączyć piekarnik jakby na żaden program, tylko zapalić w nim światło, bo od tej lampy po prostu temperatura jest wyższa i jest optymalna do wyrastania ciasta. Taka ciekawostka. No więc air fryer wygląda w ten sposób i nigdy go Wam nie pokazywałam, a dostałam go na urodziny bodajże, nie, co ja gadam, na święta poprzednie, nie teraz na Boże Narodzenie, tylko na Boże Narodzenie 2018. I on się nadaje do robienia wielu rzeczy, ale najczęściej po prostu, znaczy jedynie robimy w nim frytki, ale można w nim ugrillować bardzo wiele produktów. I to, co jest wspaniałe, to jest to, że po prostu te rzeczy wychodzą stąd, postaram się to wyjąć, oczywiście, o, udało się. Wychodzą stąd jak usmażone, a nie ma tutaj głębokiego tłuszczu, tylko jest tam wrzące powietrza, więc to jest coś genialnego, genialnego. To jest marka Silver Crest i to jest też z Lidla, więc dzisiejszy film jest też z Lidla bardzo. W każdym razie ja go zaraz rozgrzeję i używam instrukcji, która jest dołączona do tego produktu, więc no, zakładam, że jak ktoś sobie go kupi lub go ma, to nie muszę Wam mówić. W każdym razie najpierw będę je podgrzewała, moje ziemniaki, w temperaturze niższej przez chwilę, tak żeby je jakby podgotować, w cudzysłowie, a potem przez 15-20 minut one będą w bardzo wysokiej temperaturze i też sukcesywnie będę je wyjmowała i potrząsała nimi tak, żeby się równomiernie usmażyły. Zresztą, no może Wam to na jakimś tam etapie pokażę. W każdym razie teraz póki co rozgrzewam do... O, już słyszycie, poczekajcie, co to jest? A, to jest minutnik, świetnie, właśnie go nastawiłam na milion godzin, a nie o to mi chodziło, no nieważne. W każdym razie rozgrzewam do 150 stopni i... O, okej, okay, czaję. No nieważne, nauczyłam się. Słuchajcie, nie wiem, co wyjdzie z tego klipu, ponieważ po pierwsze to leżycie na owocach, po drugie w tle jest i zmywarka, i air fryer, ale chciałam tylko powiedzieć, że po odcedzeniu ziemniaków osuszamy je, ja tutaj dodam trochę oleju, dodam sól, pieprz i może odrobinę rozmarynu i tak przygotowane ziemniaki lecą do smażarki i fajnie, jeżeli one są cieniutkie, bo wtedy po prostu szybciej się zrobią, będą bardziej chrupiące. W zeszłym tygodniu miałam dla Was dużo ciekawostek i poruszyłam wiele różnych tematów. Wydaje mi się, że ten film jest, dzisiejszy film jest zdecydowanie bardziej skupiony po prostu na jedzeniu i zakładam, że wow, nie wiem, co słyszycie, ale po prostu wieje. Ma być dzisiaj ulewa. Było pięknie, więc obie miałyśmy znowu instynkt, żeby wyjść na spacer wcześniej, bo było przecudnie, było ciepło, było słonecznie, ale za chwilę będzie tutaj istne oberwanie chmury, tak mi się wydaje. No, zazwyczaj w ogóle nie jemy obiadu tak późno, bo jest już 4:30, ale tak nam to dzisiaj wyszło. Niedziela rządzi się swoimi prawami, także moja, na pewno mój dzień, moja niedziela, mój każdy dzień w zasadzie nie może się obyć bez spaceru, nie może obyć się bez jogi, którą dzisiaj na 100% zrobię. I coś czuję, że zagramy w Scrabble. Prawda? Mamo? Mamo? Tak. Zagramy w Scrabble? Tak. No, zagramy potem w Scrabble. Zrobię sobie jogę dzisiaj. Czuję, że chcę zrobić coś na szyję i ramiona. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, jakby nie mam jakiegoś grafiku, nie mam jakiegoś planu na ćwiczenia, tylko staram się słuchać swojego ciała. Jak mam więcej energii, to robię jakieś bardziej wysiłkowe rzeczy, ale w zeszłym tygodniu robiłam dużo takich zaawansowanych ćwiczeń i powiem Wam, że czuję to, że po prostu moje ciało jest naprawdę zmęczone i takie zastałe w kontekście takim, że robiłam dużo rzeczy siłowych i przez to muszę się porozciągać. Także dzisiaj na przykład chcę zrobić coś... powiedziałam to już chyba, naprawdę już nie ogarniam, jestem taka głodna, słuchajcie. Nie lubię czekać, a czekam, aż wyrośnie ciasto drożdżowe. No, w każdym razie to na pewno jeszcze jest dzisiaj w planie. No i klasycznie o 19 siadamy sobie do faktów i miałam dla Was fajny pomysł na kolację, żeby Wam pokazać, bo to będzie powtórka z wczoraj, ale biorąc pod uwagę, że jemy obiad o 5, to mam wątpliwości co do kolacji, także dobra, lecę, bo zaraz będzie pewnie pikać, bo będziemy musiały przygotować pity,
do pieczenia i włączam dalej airfryera, żeby dosmażyć moje frytunie. Le Tornado, czyli nasz airfryer, ale słuchajcie, pity wyglądają w ten sposób. Pięknie urosły, ale przepis mówi, że to ma być zwarta kula. Więc nie wiem jak wy, ale ja tutaj nie widzę zwartej kuli i że trzeba tu, a to jest napisane zagnieść, normalnie zagnieść. Ugniatamy pięściami, więc ja to będę ugniatać i po prostu najwyżej przelejemy, nie, przelejemy to, takie kleksy zrobimy na papierze do pieczenia i na trzy zdrowaśki do pieca. No nie wiem, ugniatamy pięściami? Tak. Dodaj więcej mąki może jednak. Misia. To jest ugniatanie pięściami? Tak. Ciekawe, dodaj więcej mąki, teraz. Może tej mąki będzie za. Wiesz? Zgarnij tą mąkę ze spółlat, która jest. Ale dużo jest jej tu. Ja wiem, ale tak kazali? Dużo. Nic nie kazali, no ale tak jak mówię, każdy czuję ma... się jak Spider-Man. Jakby to było ten, pajęcza sieć. To nie jest ugniatanie pięściami. Powiem wam tak. Nie wiem, czy coś widzicie. Ale konkursu piękności one nie wygrają w tej formie, dlatego trzymajcie kciuki, że wyjdą z tego prawdziwe pity. No chyba tak. Tak? Już nie wiem. Słuchajcie, nadeszła, jak to się mówi? Wiekopomna chwila? Nadeszła wiekopomna chwila. Pięknie. No powiem wam, bardzo ciekawie one wyglądają, przykryte mamami. No dobra, z tego co wiemy, to trzeba te pity przykryć. Mam je przykryć od razu chyba. I zostawić to wystygnięcie. To się nie wydarzy, ponieważ w przypadku tego obiadu można użyć stwierdzenia 2 hours later. Dosłownie. Słuchajcie, no jest to istny szał. Zobaczcie. Zobaczcie jak pięknie. Cieszę się tak jak prawie jak focaccią, jak widzę te cudowne pęcherzyki. Te dziury. Coś wspaniałego. Jest wrząca, więc no... Uczta naprawdę wszechczasów. Już prawie wszystko zjedzone. Ja mam rękę całą w mące, a chciałam wam tylko powiedzieć, że jadłam do tego hummus, bo miałyśmy trochę za mało tzatzików i rozwodniłam sobie hummus z jakby wodą z sałatki. I to był przepyszny sosik. Podjadłam. Słuchajcie, zaległam na kanapie o godowy Shreka, już jest 6:30. Zrobiłam sobie miętkę, zjadłam pyszną, gorzką czekoladę. I jestem na pewno bardzo dzisiaj spełniona kulinarnie i właśnie przeglądałam też wasze komentarze pod najnowszym filmem i parę osób pytało o codziennik, bo zdaję sobie sprawę, że w ciągu ostatniego roku są też osoby, które dopiero dołączyły do grona moich obserwatorów, więc pomyślałam, że wam po prostu powiem, czym to jest, ale powiem szczerze, że nagrywa mnie teraz mama, więc jeżeli interesuje was trochę więcej o codzienniku, to odezwę się do was, tak myślę, wieczorem. Natomiast już teraz wam powiem, że jeżeli interesuje was codziennik, to mamy dla was promocję i ja bardzo lubię magiczne liczby, dlatego postanowiłyśmy te ostatnie sztuki starego codziennika wystawić w cenie promocyjnej za 99,99. Więc zajrzyjcie do opisu. No a ja się do was odezwę, jeżeli będziemy coś jadły, ale raczej się nie zapowiada. Szczerze, natomiast myślę, a myśmy grać w Scrabble i że tak powiem DUPA, bo nie zagramy, nie? Mamuniu, możesz coś powiedzieć? Zagramy. Teraz? Tak. A, no dobrze, no to adios. Gorzka czekoladka i Shrek. Ostatnio wam pokazywałam czarną herbatę, którą bardzo lubimy i to jest spana herbata Basilur i jest po prostu przepyszna. Polecam. Miałyśmy dobre intencje, ale już nam się nie chce. Powiem wam, że nie wiem, co mi się stało, ale strasznie mnie zmogło. Jest 19:30. No, zakończyłyśmy naszą grę w Scrabble i mam wrażenie, że coś jest z pogodą, że właśnie lało, było tak dziwnie i teraz pogoda się zmienia, nie wiem, dzisiaj się zmienia, mówię wam, po prostu czuję się, jakby była pierwsza w nocy. Nie wiem, z czego to wynika. W każdym razie, jak to przystało na chillową niedzielę, możliwe, że obejrzę tylko film i to będzie na tyle.
Także dzisiaj z kolacyjki, moi drodzy, nici, ale chciałam wam powiedzieć, że ten hummus, który wam pokazywałam, to jest hummus z białej fasoli, który zrobiłam wczoraj. Jest przepyszny. Bardzo polecam, bardzo polecam. I jeszcze wam na koniec pokażę codziennik. Tylko muszę po niego iść do magazynu, czyli do mojej piwnicy. Kropsis. Baby, chodź, mały, chodź. Kączku, kropek. No chodź do mnie na chwilę, to ci przyjdę. Film jest nudny, chociaż ty chodź. Kochani, już się miałam z wami żegnać, bo jestem po prostu padnięta, ale chciałam wam na koniec pokazać mój kochany codziennik. Pokrótce, jest to dosyć gruby notes, bo ma prawie 400 stron, a w zasadzie notes o książka, którą stworzyłam razem z moją przyjaciółką Małgosią Majewską-Tomasik, która jest psychoterapeutką. I jest to książka, która jest takim narzędziem do poznania siebie, do pracy nad sobą, do autorefleksji. Jest podzielona na rozdziały takie jak relacje, emocje, zdrowie, przyszłość i kilka innych, na przykład szczęście albo kim jesteś. Każdy rozdział ma swoją własną grafikę. Grafiki zostały zrobione, zresztą cały dziennik został zaprojektowany przez Weronikę Potępę. I każdego dnia wpisujecie datę i odpowiadacie na pytanie. Na przykład tutaj mamy pytanie, na co czekasz? I to, co jest wspaniałe, to to, że codziennik można zacząć w każdej chwili, dlatego możesz napisać datę swoją własną. Nie trzeba go zaczynać 1 stycznia, nie trzeba go wypełniać codziennie, więc nie trzeba go zabrać na każdy wyjazd. Ale oczywiście systematyczność jest tutaj bardzo ważna i to, co jest też ważne, to to, żeby pisać tutaj ręcznie, bo ręczne pisanie ma moc terapeutyczną, co potwierdzają badania i ja też głęboko w to wierzę. I taki codziennik może też starczyć wam na lata, bo po roku pracy z nim uważam, że warto zacząć go od nowa, kupując kolejny albo po prostu otwierając sobie czysty zeszyt, bo my ewoluujemy i myślę, że to jest piękne, że z czasem te odpowiedzi na pytania mogą pojawiać się nowe. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Codziennik jest wykonany na ekopapierze i możecie go dostać na mojej stronie. Tak jak wam mówiłam, jest teraz w promocyjnej cenie 99,99 specjalnie dla was, bo zostały nam naprawdę ostatnie sztuki tego codziennika właśnie w tym wydaniu. On ma taką piękną, matową okładkę. No uważam, że jest po prostu cudowny, nieskromnie przyznam. Ale on już nie wróci w tej wersji. Może teraz się do was odwrócę. Kończy nam się ten nakład codziennika i postanowiłyśmy dodrukować go w nowej wersji, w wersji bardziej minimalistycznej. Mogę wam zdradzić, że okładka będzie jednolita, szara, materiałowa, przepiękna i nie mogę się doczekać, aż wam pokażę nasz prototyp i ogłoszę, kiedy zacznie się przedsprzedaż, ale na pewno mogę powiedzieć, że nowe codzienniki nie trafią do waszych rąk przed końcem czerwca, więc na pewno to będą pierwsze dni lipca. Dlatego jeżeli macie ochotę zakupić codziennik wcześniej lub po prostu podoba wam się ten codziennik, to teraz jest taka możliwość, właśnie mamy te promocje, nie potrzebujecie żadnego kodu, wystarczy wejść na moją stronę karolinasobańska.com/sklep albo po prostu ukośnik codziennik outlet, zresztą nieważne, zajrzyjcie do opisu. W każdym razie zostało nam jeszcze kilka sztuk i wierzę, że trafią do osób, które właśnie chcą codziennik w tej formie, bo ten nowy będzie prawie taki sam, w 95% pytania się nie zmienią, także też nic was szczególnego nie ominie. Kochani, ja już się z wami żegnam, dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego filmu i na sam koniec chciałam ogłosić, że tak jak wam pisałam w opisie poprzedniego vloga, postanowiłam, że zrobię live'a na YouTubie, kiedy stuknie mi 100 000, to brzmi nieprawdopodobnie, ale
Już niewiele zostało do tych 100 tysięcy, za co Wam bardzo dziękuję i jest mi przemiło, że jesteście ze mną. Także wtedy robimy imprezkę, a póki co zapraszam Was za tydzień na inspirację. Mam też nadzieję, że podrzuciłam Wam dzisiaj kilka fajnych pomysłów jedzeniowych i więcej tego typu bardziej naturalnych filmów pojawi się też w najbliższych tygodniach. Mam w planach mały wypad w Polsce, taki powiedzmy podróżniczy, także postaram się również zabrać Was ze sobą. Do zobaczenia za tydzień. Buziaczki.